Dzień dobry, Joanna Jędraszczyk-Kałówak. Witam Państwa w naszym comiesięcznym programie Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. Czerwcowy program rozpoczniemy relacją z Ogrodzieńca, gdzie wręczono nagrody dla laureatów konkursu Zielona Pracownia 2023. Następnie wrócimy do Raciborza. Tu zaprezentujemy Państwu ekologiczny ogród zabaw oraz materiały filmowe dotyczące pływadeł. Na koniec poinformujemy o dofinansowaniu lotów patrolowo-gaśniczych na terenie 4 województw. Konkurs Zielona Pracownia skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. 5 czerwca podczas plenerowej gali na zamku w Ogrodzieńcu wręczono dyplomy potwierdzające przyznanie dotacji. To już 9. edycja konkursu Zielona Pracownia. Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w szkołach województwa śląskiego powstały pracownie przyrodniczo-ekologiczne. Podczas plenerowej gali na zamku w Ogrodzieńcu wręczono symboliczne dyplomy przedstawicielom placówek, które otrzymały dofinansowanie w tegorocznej edycji konkursu. Zielona Pracownia to taki sztandarowy, powiedziałbym, pomysł Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które już od 9 lat jest realizowane. To już ponad 500 pracowni, które powstały i które w tym roku będą powstawać na terenie naszego województwa. To 500 niepowtarzalnych, innowacyjnych, nowoczesnych pracowni w zakresie nauk przyrodniczych. Ale to także niesłabnące zainteresowanie tym konkursem, co pokazuje, jak on jest ważny, potrzebny i istotny w działalności naszego funduszu. Tegoroczny finał konkursu odbył się w niecodziennej scenerii zamkowej podczas ekologicznego pikniku dla dzieci i młodzieży, który zorganizowano z okazji Dnia Ochrony Środowiska. W realizację festynu zaangażowało się wiele instytucji i organizacji ekologicznych, które zapewniły atrakcje w postaci gier i zabaw, czy m.in. pokazu sprzętu strażackiego oraz pokazu udzielania pierwszej pomocy. Na scenie odbyły się również występy artystyczne. Na tegoroczny konkurs Zielona Pracownia wpłynęło 155 zgłoszeń, z których wybranych zostało 100 projektów. W tym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i pozostałe 15 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska po raz pierwszy zapożyczyły sobie, można powiedzieć, ten nasz pomysł i przeniosły go na cały kraj. Także Zielona Pracownia od tego roku będzie powstawać w całym kraju, na terenie placówek szkolnych, we wszystkich województwach naszego kraju. I to też przykład, jak tu na Śląsku w Wojewódzkim Funduszu działamy, jak nasze działania rozlewają się na teren całego kraju. Bardzo ważne są tutaj nauczyciele. Bardzo ważne jest to, aby wychowywać i kształtować przez przeżywanie, odkrywanie, przez to dotykanie. To jest to najważniejsze. Najlepiej się uczymy właśnie w taki praktyczny sposób. I temu służą te zielone pracownie. 529 z tego co wiem zielonych pracowni, a pozostałe województwa dopiero zaczynają, więc województwa śląskiego chyba już nikt nie dogoni. Zielone pracownie w szkołach to forma promocji nauk przyrodniczych i ekologicznych, a tematem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Te zielone pracownie zasiały się w całym województwie śląskim. Jeśli się zasiały, to i przynoszą owoce. Przynoszą owoce bardzo dobre, bardzo obfite, przede wszystkim dla ochrony przyrody, dla poznania tych wielu wartości wspaniałych, które mamy tutaj na tym terenie. Śląsk nie tylko jest czarny, ale jak widzimy jest zielony. My chcemy kształtować młodych,
po to, by rzeczywiście ta przyroda, ta polityka klimatyczna również Unii Europejskiej się w jakiś sposób dobrze realizowała i przysłużyła lepszemu powietrzu, lepszemu życiu, lepszemu rozwojowi. Wśród placówek, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się również szkoły z naszego regionu. Zielona pracownia w Raciborzu powstanie w szkole podstawowej nr 18 pod nazwą Ekorycerze Obrońcy Przyrody. W zespole szkolno-przedszkolnym nr 2 pod nazwą Badacze Przyrody na Start oraz w zespole szkół ogólnokształcących nr 1 pod nazwą Eko-Jedynka. Ponadto na terenie powiatu raciborskiego w gminie Kornowac w zespole szkolno-przedszkolnym w Żuchowie pracownia pod nazwą Manufaktura Młodych Odkrywców. W gminie Rudnik w szkole podstawowej imienia arcybiskupa Gawliny w Rudniku pod nazwą Geokraina Złotego Ziarna oraz w zespole szkolno-przedszkolnym w Grzegorzowicach pod nazwą H2O Tajemnica Życia. Zielona pracownia będzie również w szkole podstawowej imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Pietrowicach Wielkich pod nazwą Kraina Przygody, Nauki i Ekologii. Dzisiaj bardzo dostojny dzień. Szkoła podstawowa w Pietrowicach Wielkich dostała dofinansowanie do pracowni biologiczno-przyrodniczej. Myślę, to bardzo ważny element w życiu gminy. No, uczymy ekologii. Myślę, że to jest też element kształcący nowe pokolenia. Wiemy, że mamy w dzisiejszych czasach wiele problemów przyrodniczych i myślę, że ta nauka, którą pobiorą nasze dzieci, które edukują się w szkole w Pietrowicach, jest ważnym elementem w jej dalszym życiu, a szczególnie też jeżeli chodzi o ekologię naszej gminy. Jesteśmy gminą rolniczą z domieszką przemysłu, ale myślę, że najważniejszym elementem jest to, żeby była ta tolerancja i równowaga, jeżeli chodzi o przyrodę. Przyznane środki przeznaczone są na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętów multimedialnych oraz wyposażenia pracowni. Natomiast organ prowadzący ponosi koszt prac remontowych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach już od 30 lat wspiera działania związane z edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży. W raciborskim przedszkolu nr 23 powstaje ekologiczny ogród zabaw z myślą o dzieciach uczęszczających do placówki, a w godzinach popołudniowych będzie on ogólnodostępny dla rodzin mieszkających w okolicy. W przedszkolu przy ulicy Mysłowickiej trwa budowa placu zabaw w ramach projektu z raciborskiego budżetu obywatelskiego, który zdobył 917 głosów. O miejsce, w którym najmłodsi aktywnie i bezpiecznie będą bawiły się na świeżym powietrzu, starali się rodzice i kadra placówki. Zwycięski projekt przygotował Tomasz Cofała. Pomysł zrodził się w ramach budżetu obywatelskiego miasta Racibórz i wynikał z potrzeby mieszkańców, ale przede wszystkim dzieci, które uczęszczają tutaj do przedszkola. W kontakcie z panią dyrektor ustaliliśmy w 2021 roku, że taki wniosek zostanie złożony. Dzisiaj mamy już 2023 rok i następuje finalizacja. I projekt ma generalnie służyć dzieciakom, a jego zaletą jest to właśnie, że to jest ekologiczny, różniący się od innych ogrodów zabaw teren, więc mam nadzieję, że się w przyszłości doskonale sprawdzi. Ekologiczny ogród zabaw nie będzie zawierał urządzeń z tworzyw sztucznych. Będą one wykonane z drewna. Plac zabaw będzie w naturalnych kolorach, a ścieżki wykonane są z nawierzchni przepuszczalnej. Ogród ekologiczny, cały w zieleni, mamy tunele z witek zielonych, mamy iglo z witek, powstał piękny domek z tarasem, na którym będą mogły dzieci uczestniczyć w zajęciach w przyrodzie. Ogród zabaw to nie pierwszy ekologiczny projekt w raciborskim przedszkolu. Budynek placówki na zewnątrz otoczony jest wieloma rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska naturalnego oraz programy nauczania najmłodszych są bogate w tematy związane z ochroną przyrody. Z przodu naszego przedszkola jest też ogród deszczowy. Dzieci uczą się ekologii, uczą się tego, jak szanować wodę, uczą się tego, że nie wszystko może być z plastiku, gdzie wszystkie śmieci wyrzucać, jak je zutylizować, jak można się świetnie bawić, nie mając plastikowej huśtawki czy czegoś w tym rodzaju, że można zielenią bawić się wspaniale. My uczymy dzieci na naszych zajęciach, że to jest nasza przyszłość i dzieci są naszą przyszłością i to, co dla nich zostawimy, one też będą mieć dzieci, one też będą mieć wnuki, one muszą gdzieś żyć. Ta nasza planeta musi być zielona. Edukacja ekologiczna jest bardzo ważna już od najmłodszych lat. To jest bardzo ważne, żebyśmy od najmłodszych pokoleń uczyli szacunku do przyrody, uczyli zachowań ekologicznych, uczyli zbierania po sobie śmieci i dbania o drzewa, o kwiaty, o trawę.
Teraz świat się zmienia, my się zmieniamy, ale pewne wartości powinny nam cały czas przyświecać i myślę, że to jest taki dobry wstęp właśnie do tego, żeby w przyszłości z tych dzieciaków wyrosły osoby, które będą szanowały przyrodę i otaczający nas świat. Zapytaliśmy również, kiedy najmłodsi raciborzanie będą mogli korzystać z ekologicznego ogrodu zabaw Leśne Ludki. Mam nadzieję, że już na wakacje. W planie było to dopiero na 1 września, ale firma, która tutaj nam pomaga budować ten ekologiczny projekt, pan Strzedła obiecał, że będzie to pod koniec czerwca, trzymamy za słowo. I myślę, że na wakacje dzieci już będą mogły wyjść na ogród i pobawić się. Ogród przedszkola przy ulicy Mysłowickiej został wzbogacony również o nowe nasadzenia drzew i krzew podczas pikniku rodzinnego. Ponadto na jego terenie znajduje się też warzywniak oraz domki dla owadów. Pływadła w tym roku po raz kolejny odbyły się w ramach Festiwalu Górnej Odry. To cykliczne wydarzenie pokazuje, że Odra umożliwia aktywny wypoczynek na łonie natury. 24. edycja pływadeł zgromadziła rekordową liczbę 50 przeróżnych statków pływających. 24 czerwca wyruszyły Odrą z bulwarów raciborskich. Jako pierwsza wypłynęła łódź, na pokładzie której płynął Bronisław Piruk, pomysłodawca i organizator pływadła. Trasa jest, obejmuje dwa województwa, województwo śląskie, i ta trasa dzisiaj kończy się taką fetą, taką imprezą w Turzu. Zawsze to się odbywało, zawsze od samego początku, a następnego dnia płyną pływadła do województwa opolskiego, do Kędzierzyna-Koźla. Zgodnie z tradycją, zgodnie z tym, co przewidział pan Bronisław Piruk, pomysłodawca i ciągle ten, który płynie pierwszym pływadłem. Mamy uczestników praktycznie z całej Polski, jak już to wcześniej było mówione, rejestracje nawet z Białegostoku, więc to cieszy, że marka pokazuje się i jest rozpoznawalna, ale istotne jest to, jakie ma to znaczenie dla nas, dla mieszkańców Raciborza. Proszę spojrzeć na bulwary po prawej, po lewej stronie, ale też i na samą Odrę, bo sporo tam jest tych też uczestników z samego Raciborza, firmy, osoby prywatne. Za to jestem wielce wdzięczny, ale najbardziej tym, którzy przyszli dzisiaj tutaj, którzy są i których energię czuć dzisiaj na bulwarach. Popularność pływadeł jest po prostu niekwestionowana, a marka Kraina Górnej Odry również jako najlepszy produkt turystyczny w Polsce w 2022 roku w głosowaniu internautów i głosowaniu kapituły jednak też pokazuje, że ogromny potencjał w tej ziemi, która jeszcze jest tak naprawdę turystycznie nieodkryta. Staramy się, walczymy o to, żeby być na tej mapie turystycznej jako marka Kraina Górnej Odry. I to się po prostu udaje. Odra to druga co do wielkości polska rzeka. Choć ma źródło w Czechach i płynie przez trzy kraje, Czechy, Polskę i Niemcy, to u nas jest aż 86% jej biegu. Dziś służy nam głównie do rekreacji. Dzięki temu uczestnicy imprezy płyną rzeką w naturalnym otoczeniu przyrody. W sąsiedztwie nurtu mogą również spotkać zwierzęta mieszkające naturalnie w wodzie oraz przy brzegu. Uczestnicy samodzielnie wykonują statki, na których płyną. Co roku prezentują nowe pomysły na łodzie. To mnie zdumiewa właśnie, ile jeszcze kreatywności. Myślę, że jedyne, co nas może ograniczać, to wyobraźnia i to pokazują kolejne pływadła. Mamy naprawdę fantastyczne pływadła. Nie można mówić o łodziach, czy o jakichś tam ale jednostki pływające, które się unoszą na wodzie. No, inwencja jest niesamowita. To jest dużo pracy włożone dużo wcześniej. Dzisiaj jest tylko święto, pokaz tego, co udało się zrobić przez długi czas, ale to naprawdę jest pokazane, jak sporo fantastycznych ludzi i całych drużyn, całych zespołów, całych społeczności angażuje się w to święto turystyczne. Życzę, aby cały czas mieli stopę wody pod kilem, jak się to mówi, i bezpiecznie dopłynęli dzisiaj do Turza, jutro do Kędzierzyna, a o ich zapał, energię nie trzeba się martwić, bo to widać i wczoraj, i dzisiaj, że to są twardzi zawodnicy, ale to się udziela też nam, tutaj widzom, i za to jestem wdzięczny. Pływadła po Odrze płyną dwa dni. Podczas podróży uczestnicy śpią pod namiotami w wyznaczonych miejscach noclegu w sąsiedztwie rzeki. I pozostajemy w temacie Festiwalu Górnej Odry. Pływadła, które wystartowały w Raciborzu, już 3 godziny później dopłynęły do Turza, gdzie na ich załogi czekało wiele atrakcji. W
Festiwal Górnej Odry jest również obecny w Turzu w gminie Kuźnia Raciborska, gdzie uczestnicy pływadeł mają przystanek. Po raz 24 przyjmujemy pływadła, które płyną z Raciborza do Kędzierzyna. I tutaj oni wysiadają i w tym miejscu są, jest zabawa, jest biwak. Czyli odpoczywają, napoją się. Ich, tak, napoimy, nakarmimy, potem wsiadają i dwie wsie dalej na Odrze, mają w Dziergowicach swój biwak, tam nocują, a następnego dnia płyną do Kędzierzyna Koźla. Turze gościło również podczas wydarzenia stoisko Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, na którym rozdawano sadzonki drzew leśnych. Staramy się być zawsze tam, gdzie są ludzie, którzy szukają informacji i wiedzy na temat działalności Lasów Państwowych, bo staramy się przybliżać tą działalność leśnika, która często w różnych mediach jest inaczej pokazywana niż jest to w rzeczywistości. My tutaj oferujemy odwiedzającym nasze stoisko szereg informacji, broszury informacyjne o retencji, o naszej podstawowej działalności, czyli wszystko to, z czego można tak naprawdę czerpać wiedzę o działalności Lasów Państwowych i leśników w naszych lasach. Odbyły się również zmagania kulinarne dla kół gospodyń wiejskich w ramach konkursu Bitwa Regionów. Przygotowano nagrody finansowe dla pierwszych trzech miejsc na podium oraz upominki dla wszystkich uczestników. My jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizujemy tutaj finał, ten powiatowy finał Bitwy Regionów. To nic innego jak zabawa kulinarna, gdzie koła gospodyń wiejskich przygotowują charakterystyczne dla danego rejonu potrawy, oczywiście z polskich produktów, bo to musi być wszystko pod szyldem produkt polski, Polska smakuje, czyli z naszych rodzimych produktów. Przy opracowane receptury, te, które są charakterystyczne dla danego rejonu. Będziemy wybierać, bo to jednak jest troszeczkę okraszone tym pierwiastkiem sportowym, więc będziemy wybierać pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Natomiast zwycięzca dzisiejszej zabawy trafi do finału wojewódzkiego. Tam znowu 16 kół z całego województwa śląskiego. Wybierzemy jedno, jedyne. I to jedno, jedyne będzie nas reprezentowało jako województwo, jako KOW Śląski. Województwo Śląskie, finale, wielki finale ogólnopolskim. Z bulwarów odrzańskich wystartowały również dzieci płynące na deskach. To jest deska, skrót oznacza stand-up paddler. I to się stoi na tej desce i wiosłuje wiosłem. I tyle kilometrów przepłynąłeś? No, 15 kilometrów. Nie bałeś się? Nie. Mikołaj, a ty się bałeś? Nie. W ogóle? Nie. A pływasz już długo? 6,5 lat. To ile ty masz lat? 10. I od 6 lat pływasz na tym słupie? Tak. Super. Majka, ty jesteś zdobywczynią wielu nagród. Pochwal się. No jestem na długodystansowych mistrzostwach Polski, jestem druga. No jestem druga w Polsce. To gratuluję po pierwsze, a po drugie Majka, dzisiaj to taki dla ciebie lejcik chyba. No, fajnie było. Nic strasznego się nie wydarzyło? Nie. Nic strasznego się nie wydarzyło. Kilka razy wpadliśmy, ale... Kilka razy wpadliście do wody? No, nie razy. Część uczestników przypłynęła z Raciborza na bojkach ratowniczych. Co roku słyszałam, pan pływa. Chyba tak, tak mi się to zdaje, że co roku. Ale ja się tylko w przyszłym roku będę pływał. A po tym już będę pływał albo łódką, albo tym innym. A niech pan zdradzi, ile pan ma lat. No bo to ja mówię, 26, nie? No. Pan ma 26. No. Ale do setki. Jak się płynie w takiej zimnej wodzie? Znaczy zimno jak zimno, to ona za zimno nie jest. Nie? Że są momenty nie takie, że są różnice też temperatur. Nie? No a potem wiatr, a woda to też, nie? I że to też ochłudzą. Także nie jest to tam ciekawie. Co roku biorę udział w pływadłach i co roku tutaj nie mogę wyjść z wody. Pan tak nie bał się? Nie, czego? Wody? Nie, wody nie, bobrów nie ma, sztormu nie ma, jest okej. Okay. I co roku pan ma taką kondycję? No, co roku się staram. A nie namówił pan nikogo, żeby w asyście? No jak to nie, no to wszyscy już na brzegu są. I zostawili pana samego? Zostawili mnie samego, bo im się spieszy na kiełbaski. Jak się płynęło? Na początku ciężko, bo było mało wody, dużo drzew, dużo pływadeł naraz. Później przy uldze już spokojnie, Odra już bardzo fajnie. Szkoda, że słońca nie było.
A dużo dzisiaj pływadeł, bo ponad 50. Proszę mi powiedzieć, 50? Aż 50. Proszę mi powiedzieć, czy były momenty tragiczne, czy były momenty stresujące, czy było super pięknie, ładnie? To jest największa frajda w momencie, kiedy zaczynamy tam jakiś jest delikatny korek i zderzenia, także to jest najciekawsze akurat z tego wszystkiego, bo potem już na tej odrze, gdzie jest szeroko, trochę tak zbyt spokojnie było, no, jak dla nas. Czyli jak wrażenia? Super! Ekstra. Będziemy tu za rok. Na 100%. A pierwszy raz jesteście? Tak, pierwszy rok. Pierwszy raz. Ale nie ostatni. Wydarzenie odbywa się od 24 lat. Uczestnicy wydarzenia pokonali ponad 40 km. Pływadła to zabawa i promocja żeglugi Odrą oraz nadodrzańskich terenów bogatych w naturalne środowisko sąsiadujących z rzeką. 23 czerwca na terenie leśnej bazy lotniczej w Nowej Wsi Opolskiej podpisano umowy na dofinansowanie lotów patrolowo-gaśniczych na terenach leśnych. Już po raz czwarty 4 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Katowicach, Opolu, Wrocławiu i w Krakowie dofinansują loty patrolowo-gaśnicze, przeznaczając na ten cel w tym roku 800 tysięcy złotych. Uroczyste podpisanie umów odbyło się 23 czerwca na terenie opolskiego aeroklubu w polskiej Nowej Wsi. Wszyscy dbamy o ochronę środowiska, wszyscy dbamy o zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów i wszystkich zasobów przyrodniczych i w tym bardzo ważna jest prewencja, zapobieganie i duszenie wszystkich kryzysów w zarodku. Dlatego też Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazały dzisiaj środki na rzecz lasów państwowych, tak żeby mogły wykonywać loty patrolujące, loty interwencyjne, tak żeby zapobiegać, ale też identyfikować miejsca zagrożeń. Bardzo dobry program uzupełniający inne działania, takie jak dofinansowanie wozów strażackich, takie jak dofinansowanie sprzętu strażackiego. Ta współpraca pomiędzy służbami jest wzorcowa, wszystko na rzecz ochrony naszej przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach jest inicjatorem tej ponadregionalnej współpracy. Jeszcze kilka lat temu tylko Fundusz Katowicki finansował loty patrolowo-gaśnicze dla lasów państwowych, ale dzięki dobrej współpracy między funduszami, z lasami państwowymi udało się wspólnie, można powiedzieć, z panem dyrektorem Józefem Kubicą wypracować taką ponadregionalną współpracę. Dzisiaj to już są 4 fundusze, Katowice, Kraków, Wrocław i Opole i dzisiaj jest to już 800 tysięcy złotych, które przekazujemy na rzecz lasów państwowych właśnie po to, aby chronić i patrolować nasze lasy. W ciągu ostatnich 4 lat na dofinansowanie lotów 4 fundusze wydały wspólnie około 2 300 000 zł. Regularnie przekazujemy dofinansowanie na sprzęt. Zarówno na sprzęt gaśniczy, te wozy, których tutaj widzimy dużo po naszej lewej, prawej stronie, jak i na sprzęt, który jest w stanie, przede wszystkim sprzęt lotniczy, zapewnić loty prewencyjne, działania patrolujące, ale też zapewnić gaszenie. O ten sprzęt dbamy i będziemy dbać. Jakość tego sprzętu przez ostatnie lata poprawiła się znacząco. Tylko ten rok to jest ponad 300 milionów zaangażowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Katowicki fundusz przeznaczył na loty patrolowo-gaśnicze 500 tysięcy złotych, opolski 150 tysięcy złotych, wrocławski 100 tysięcy złotych, a krakowski 50 tysięcy złotych. Dzięki temu lasy państwowe mają swoje sukcesy, możemy się nimi chwalić. To są sukcesy w postaci wczesnego zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów w lasach państwowych. Z roku na rok ten wskaźnik się poprawia, z roku na rok wcześniej udaje się z wyprzedzeniem w zarodku zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożarów i o to nam chodzi, a patrolowanie pozwoli nam doprowadzić do sytuacji, że te pożary w ogóle nie będą się rozprzestrzeniały. To jest wielka sprawa, że możemy dzisiaj wizualizować, iż po pierwsze w sytuacji zagrożenia te loty patrolowo-gaśnicze się odbywają, ale te loty patrolowe, które również są brane pod uwagę, będą mogły takie zagrożenia w zarodku, miejmy nadzieję, uniknąć. Te środki, które są przeznaczane na ochronę naszego wspólnego dobra, naszego wspólnego bogactwa, lasów państwowych,
Oby tak było, że te 800 tysięcy nie będą wykorzystane. Chcielibyśmy wszyscy, żeby nasze opolskie, ale też naszych sąsiadów lasy były bezpieczne i niezagrożone pożarami w żaden sposób. Oby tak było, że tylko i wyłącznie będą to środki zabezpieczające loty patrolowe, żeby nie było tak, że bezpośrednio zaangażowane są te i helikoptery, i dromadery w gaszenie naszych lasów czy lasów w sąsiednich województwach. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że ta podpisana dzisiaj umowa, to porozumienie z naszymi partnerami doprowadzi do tego, że będziemy po prostu zabezpieczeni na wszelki ten najgorszy nawet przypadek. Środki te pozwolą na prowadzenie akcji mających na celu zarówno wykrywanie i lokalizację pożarów, jak i szybką oraz sprawną koordynację ewentualnej akcji gaśniczej. To jest wielkie wydarzenie. Nie byłbym sobą, gdybym specjalnych słów podziękowania nie skierował do pana prezesa Tomasza Bednarka. To właśnie z nim zaczęła się ta współpraca dobrych kilka lat temu. No i ta hojność z narodowych funduszów. Bardzo jesteśmy zadowoleni. To wielka pomoc. Sięgając jeszcze do historii wstecz, 92 rok, największy pożar w Europie. Rudy Raciborskie, Kuźnia, no zaczęły się zupełnie inne działania. Przede wszystkim infrastruktura, drogi, retencja wody, co pani minister wspomniała, bardzo ważny czynnik. No i inne rzeczy, żeby przede wszystkim do pożarów, do tych zagrożeń można było jak najszybciej dojechać. Państwowe straże, no i ochotnicze straże, zawsze powtarzam, zawsze na każdych spotkaniach im z serca dziękuję, bo gdyby nie właśnie oni, ich praca, zaangażowanie, poświęcenie, nie wiadomo jaki status quo miałyby w tej chwili lasy państwowe. Mamy lasy bezpieczne, mamy lasy dofinansowane. Śmigłowce i samoloty patrolowo-gaśnicze odpowiadają za lokalizację pożarów oraz szybkie rozpoczęcie akcji gaśniczej, a także powstrzymanie pożaru do momentu dotarcia sił naziemnych. Na uzupełnienie zapasów wody i ponowne pojawienie się na miejscu akcji gaśniczej zarówno samoloty, jak i śmigłowce potrzebują zaledwie kilkunastu minut. Loty patrolowo-gaśnicze będą realizowane na terenach leśnych czterech województw – śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Na kolejny program zapraszam już za miesiąc. Do zobaczenia.